W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię? Ono w żłobie, nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Woła dzisiaj prorok Izajasz, surge, illuminare Jeruzalem, quia venit lumen tuum, et gloria domini super te orta est, quia ecce tenebre operient terram, et caligo populus, super te autem orietur dominus, et gloria eius in te videbitur, et ambulabunt gentes in lumine tuo, et reges in splendore ortus tui. Powstań, Jeruzalem, i rozbłyśnij jasnością, bo przybywa światłość Twoja i chwała Pańska wzeszła nad Tobą, bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, nad Tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w Tobie Jego chwałę i będą poganie chodzić w świetle Twoim, a królowie w blasku Twego wschodu. Jerozolima jest typem, to znaczy zapowiedzią Kościoła katolickiego, do którego garną się wszystkie narody, otrzymując światło prawdziwej wiary. Prorok Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc. Klękają dzisiaj przed Chrystusem, światłością świata, mędrcy ze wschodu. Videntes autem stellam, gavisi sunt gaudio magno valde, a ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką i wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, pokłonili się Jemu. A otworzywszy skarby swe, ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej. Dzisiaj wielka uroczystość, trzech króli, objawienie pańskie, Epifania. Święto to obchodzono na wschodzie, począwszy od III wieku, na zachód przedostało się pod koniec wieku IV. Słowo Epifania znaczy objawienie. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swojego. Mówi w kazaniu papież święty Grzegorz Wielki: jako to, najdrożsi bracia, słyszeliście z czytania Ewangelii, skoro narodził się Król Niebios, Król Ziemski się zaniepokoił, gdyż zawsze ziemska wielkość się przeraża, gdy niebiańska wzniosłość się okaże. Musimy jednak zrozumieć, dlaczego, gdy Odkupiciel się urodził, anioł w Judei ukazał się pasterzom, a dla oddania Panu czci mędrców ze wschodu nie przyprowadził anioł, lecz gwiazda. Dlatego, iż Żydom, jako korzystającym z rozumu, stworzenie rozumne, to jest anioł, winno było ogłaszać Pana. Poganie zaś, ponieważ nie umieli korzystać z rozumu, znakami są przyprowadzeni do poznania Pana, nie głosem. Dlatego też mówi Paweł:
proroctwa są dane dla wiernych, a nie dla pogan. Znaki zaś dla pogan, a nie dla wiernych, ponieważ tamtym dane są proroctwa jako wierzącym, a nie niewierzącym. Tym zaś jako niewierzącym, a nie jako wierzącym są udzielane. Należy zauważyć, iż naszego Odkupiciela, gdy już był w dojrzałych latach, apostołowie głosili poganom, a gdy jest maleńkim niemowlęciem, gwiazda poganom zwiastuje. Logiczny porządek wymagał bowiem, aby mówiącego Pana kaznodzieje głosili, a niemowlę nieme oznaki wskazywały. Jednakże winniśmy zwrócić uwagę, że wszystkie znaki, jakie były dane przy narodzeniu i śmierci Pana, nie skłoniły skamieniałych serc niektórych Żydów do uznania Pana, tak jak nie skłonił ich do tego ani dar proroctwa, ani cuda. Wszystkie bowiem żywioły świadczyły, iż przybył ich Twórca. Jeśli o nich powiem według ludzkiego sposobu mówienia, to niebiosa poznały go jako Boga i zaraz gwiazdę wysłały. Morze go poznało, gdyż pod jego stopami stało się zdatne, by po nim można było chodzić. Ziemia go poznała, drżąc przy jego śmierci. Słońce poznało, ukryło bowiem tedy promienie swego światła. Skały i mury poznały, ponieważ pokruszyły się przy jego zgonie. Poznał go świat podziemny, gdyż oddał tych, których trzymał jako umarłych. A jednak tego Pana, którego, jak powiedzieliśmy, wszystkie żywioły odczuwały, niewierne serca Żydów jako Boga wcale nie uznają i twardsze od skał nie chcą się skruszyć do pokuty. Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół, wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła katolickiego powołane są wszystkie narody. Cała tradycja chrześcijańska widzi w mędrcach ze wschodu pierwociny narodów pogańskich. Za nimi z upływem wieków w bramy Kościoła wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia się czytane dzisiaj proroctwo Izajasza. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae. Jam jest światło świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Pisze święty Jan Ewangelista w prologu Ewangelii, codziennie odczytywanym przez katolickiego kapłana na zakończenie mszy świętej, pisze o Słowie, czyli o Synu Bożym wcielonym, pisze o światłości. On, Chrystus, jest światłością. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Na świecie był, a świat był przez niego stworzony i świat go nie poznał. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. A wszystkim, którzy go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Mówi Jezus Chrystus: ten zaś jest sąd,
że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światłość, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, który źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, żeby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby się okazały sprawy jego, że w Bogu są uczynione. Mędrcy świata, złość okrutna dzieciem prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą, gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Drodzy wierni, przybliżmy się dzisiaj do Jezusa Chrystusa, światłości świata. Przybliżmy się do tajemnicy Jego wcielenia. Przybliżmy się do tajemnicy Jego narodzenia. Przybliżmy się do tajemnicy Jego objawienia. Przybliżmy się do tajemnicy Jego obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wraz z mędrcami ze wschodu padnijmy na kolana, by oddać Mu pokłon i złóżmy Mu nasze dary, wiarę, serce pokorne, życie w łasce uświęcającej, wszystkie nasze trudy i cierpienia i mnogość dobrych uczynków. Złóżmy dzisiaj u żłóbka Pana naszego Jezusa Chrystusa całe nasze życie i całe nasze serce. Pan Jezus mówi o tych, którzy poszli za Nim: wy jesteście światłością świata. Nie może się skryć miasto leżące na górze, ani nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Mamy zatem oddawać należny, najwyższy hołd Jezusowi Chrystusowi, który jest światłością świata. I mamy krzewić Chrystusowe światło własnym przykładem, świadectwem wiary, aby także przez nas Chrystusowe światło mogło być widziane przez ludzi i pociągać ich do Chrystusa, światłości świata. Takie jest duchowe przesłanie na dzisiejszą uroczystość. W jaki więc sposób mamy oddawać należny, najwyższy hołd Jezusowi Chrystusowi, który jest światłością świata? I w jaki sposób mamy krzewić Chrystusowe światło własnym przykładem, aby także przez nas Chrystusowe światło mogło być widziane przez ludzi i pociągać ich do Chrystusa, światłości świata? Po pierwsze, dochowując wierności światłu wiary, katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie, wiary, którą otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, a którą Kościół katolicki głosi i krzewi nieomylnie, niezmiennie od 20 wieków. W czasach nasilającego się od kilkudziesięciu lat zamętu powszechnego i przejęcia struktur kościelnych przez ludzi
zmienionej religii. Sprawy wiary się relatywizuje, zmienia, zrównuje, wciska się sprawy wiary w reżim równouprawnienia wszystkich wiar i jakichkolwiek religii oraz w demoniczne struktury i układy globalizmu światowego. Drodzy wierni, w czasach nasilającego się od kilkudziesięciu lat zamętu powszechnego w oficjalnych strukturach kościelnych, trzymajmy się mocno katolickiej wiary. Poznawajmy ją przez systematyczną, codzienną lekturę tradycyjnych katolickich katechizmów. Czytajmy przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Otrzymanej na Chrzcie Świętym i poznawanej przez słuchanie i lekturę katolickiej wierze dochowajmy wierności. W jaki sposób mamy oddawać należny, najwyższy hołd Jezusowi Chrystusowi, który jest światłością świata? I w jaki sposób mamy krzewić Chrystusowe światło własnym przykładem, aby także przez nas Chrystusowe światło mogło być widziane przez ludzi i pociągać ich do Chrystusa, światłości świata? Po drugie, przez wierność łasce. Przez wierność łasce Bożej. Światło łaski jest konieczne do zbawienia. Tak naucza nieomylnie Kościół katolicki. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Papież Święty Pius X naucza w katechizmie, kto jest żywym członkiem Kościoła. Żywymi członkami Kościoła są wyłącznie sprawiedliwi, to znaczy osoby znajdujące się w stanie łaski Bożej. Kto jest martwym członkiem Kościoła? Martwymi członkami Kościoła są wierni znajdujący się w stanie grzechu śmiertelnego. Dbajmy z najwyższą troską o to, aby każdy dzień naszego życia doczesnego przeżywać w stanie łaski uświęcającej. Każdy dzień przeżyty w stanie grzechu ciężkiego jest dniem straconym dla wieczności. To jest konsekwencja. 365 dni w roku przeżyję w stanie łaski uświęcającej. Nie wystarczy chodzić na mszę świętą w rycie rzymskim, choć oczywiście trzeba to czynić, bo jest to obowiązek wynikający z wiary katolickiej. Trzeba się pilnie starać, aby łaska Boża obfitowała w mojej duszy. Nie wystarczy chodzić na mszę świętą w rycie rzymskim, choć oczywiście trzeba to czynić, bo jest to obowiązek wynikający z wiary katolickiej. Trzeba zdecydowanie odrzucić grzech, który pogrąża moją duszę w ciemności. Trzeba wyrzucić grzech ze swojej duszy. Trzeba się często i dobrze spowiadać. Dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź jest stałą praktyką gorliwej duszy katolickiej.
Dobrze jest spowiadać się co miesiąc oraz jak najszybciej, jeśli mielibyśmy nieszczęście popełnić grzech ciężki. Spowiadajmy się u kapłana katolickiego, nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej. Trzeba kochać łaskę Bożą jako nieoceniony dar Boga. Trzeba nienawidzić grzechu jako największe nieszczęście na świecie, niedorzeczność. W jaki jeszcze sposób mamy oddawać należny, najwyższy hołd Jezusowi Chrystusowi, który jest światłością świata? I w jaki sposób mamy krzewić Chrystusowe światło własnym przykładem, aby także przez nas Chrystusowe światło mogło być widziane przez ludzi i pociągać ich do Chrystusa, światłości świata? Po trzecie, przez pełnienie dobrych uczynków, przez realizację dobra i tylko dobra, począwszy od solidnego wypełniania naszych obowiązków stanu. Mówi Jezus Chrystus: wy jesteście światłością świata. Nie może się skryć miasto leżące na górze, ani nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach. A święty Paweł pisze w liście do Tytusa: wierna to mowa i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom. Drodzy wierni, codziennie, rozpoczynając każdy nowy dzień, mówmy Panu Bogu z wdzięcznością: dziękuję, Panie Boże, za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra. Naucza apostoł narodów: jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. Przed Maryją stają z połem, niosą Panu dary, przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości? Trwa czas radości bożonarodzeniowej. Jest szlachetnym zwyczajem, że w tym czasie katoliccy kapłani odwiedzają katolickie rodziny. Ksiądz po kolędzie. To ważne wydarzenie w życiu katolickiej rodziny. Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem.
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pouczenie katolickiego kapłana. Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: do któregokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. A jeśli by tam był syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz. A jeśli nie, wróci się do was. Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pozdrowienie katolickiego kapłana przynoszące Chrystusowy pokój. Kapłan podaje do ucałowania krzyż, błogosławi domowników i nasze domostwo, kropiąc zgromadzonych i nasze mieszkanie wodą święconą. I modli się kapłan w naszym domu. Sama treść tejże modlitwy wskazuje na zbawienne jej skutki, a kapłan prosi Pana Boga między innymi o obecność aniołów, o opiekę, wsparcie, ochronę, obronę mieszkańców i domostwa. Prosi Pana Boga o to, by w tym domu panowały zdrowie, czystość, moc, pokora, dobroć i łagodność, wierne wypełnianie Bożego prawa, dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Modli się kapłan za domowników i całe domostwo, o błogosławieństwo Boże i o uświęcenie, o obfitość łaski z nieba, o obfitość darów ziemi i o wypełnienie wszystkich dobrych pragnień. Do kolędy przygotujmy się. Miejmy w domu kropidło. Pokój, w którym przyjmujemy kapłana, niech będzie pięknie wysprzątany. Mężczyźni ubrani odświętnie, tak jak do kościoła na mszę świętą w rycie rzymskim, garnitur, krawat. Jeśli nie brodacz, starannie ogolony. Wyjąwszy dzieci zupełnie najmniejsze, utrwali się pięknie w pamięci dziecka, już nie najmniejszego, jeśli chodzi spać wcześnie, a z racji kolędy pójdzie spać później, bo mamy bardzo ważne wydarzenie w domu. Kolęda. Reorganizacja programu dnia w tej ważnej okoliczności dla duszy katolickiej powinna być oczywistością. Dla dzieci jest wychowawcza. Stół, nie niska ława, nakryty czystym białym obrusem, na wzór ołtarza, a więc krzyż w centrum i po bokach zapalone świece postawione na środku, równo, nie ukosem, aby kapłan mógł też przy modlitwie zająć centralne miejsce przed krzyżem, jak przed ołtarzem. Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się, o ile możności, wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz kapłańskie Boże błogosławieństwo. Przy rozmowie przygotowujemy stosowne miejsce dla kapłana, będące wyrazem szacunku
dla Chrystusowego kapłaństwa. Jeśli zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji mówienia i słuchania. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna do usłyszenia słowa katolickiego kapłana. W tym roku kapłan jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór, domową bibliotekę oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu, mszy świętej w rycie rzymskim i katolickiej wiary. Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego. Katolicki kapłan z modlitwą i błogosławieństwem przychodzi, Chrystus przychodzi. Dzisiaj w uroczystość Trzech Króli ma miejsce obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy. Po powrocie do naszych domów poświęconą dzisiaj przez kapłana kredą oznaczmy drzwi naszych mieszkań, kreśląc nań krzyż, inicjały imion Trzech Króli oraz rok KMB 2022. A w połączeniu z naszą modlitwą wdzięczny zapach kadzidła niech wypełni dzisiaj nasze domy jako miła wonność na cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I kolędujmy. Jest czas Bożego Narodzenia. Jest czas świętowania. Kultywujmy nasz najpiękniejszy i najbogatszy na świecie repertuar polskich kolęd i pastorałek. Śpiewajmy kolędy i słuchajmy kolęd szlachetnych, pięknych, nieudziwnionych wykonaniach. Niech w tych dniach nasze domostwa wypełniają się słowem wielobarwnej poezji i wdzięcznej muzyki polskiej kolędy i pastorałki na cześć i chwałę Pana naszego nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Tak jak każą nam kapłani, damy dar troisty, modły, pracę niosąc w dani i żar serca czysty. To kadzidło, mirrę, złoto niesie Jezu szczerze, co dajemy Ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.